Cześć, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. Przed Wami kolejny odcinek Pana Apki, czyli naszej serii poświęconej najciekawszym aplikacjom na Androida. Zostańcie z nami. Zaczynamy jak zwykle od gry. Clocks to zręcznościowa produkcja, w której co prawda nie będziemy musieli walczyć z czasem, ale i tak do czynienia będziemy mieli z tytułowymi zegarkami. Poprzez tapnięcie w ekran strzelamy pociskiem w kierunku wyznaczonym przez wskazówkę aktywnego zegarka. Te poruszają się szybko i w bardziej rozbudowanych poziomach trafienie pozostałych czasomierzy może stanowić wyzwanie. Trzeba będzie wykazać się niezłym refleksem. Oprócz standardowego trybu gry mamy jeszcze survival, w którym gramy do pierwszej pomyłki. Gra wyświetla reklamy, ale pozbyć się ich możemy za niespełna 3,5 zł. Let Go to ciekawa apka z ogłoszeniami, które segregowane są przede wszystkim na podstawie odległości wystawcy od potencjalnego nabywcy. Na sprzedaż wystawić można wszystko, a co najważniejsze, proces jest w 100% darmowy. Jak na razie, jedynym wyraźnym problemem może być umiarkowana popularność apki, ale kto wie, być może wraz z upływem czasu ilość ogłoszeń publikowanych w Let Go przerośnie wszelkie oczekiwania. Teraz apka dla tegorocznych maturzystów, którzy planują już swoje studia. Informator Maturalny 2016 to kompendium wiedzy na temat uczelni i dostępnych na nich kierunków. Te podzielono na kategorie, dzięki czemu bez problemu znajdziemy opis tego, który nas najbardziej interesuje. Oprócz tego ulubione pozycje w zestawieniach możemy zapisać do podręcznego schowka. Apka ma także zintegrowane praktyczne porady dotyczące egzaminu dojrzałości. Niestety informator nie posiada szczegółów na temat kierunku apkologii, ale i tak polecamy wszystkim tegorocznym maturzystom. Kto pyta, nie błądzi. Zapytaj Onet to wydana właśnie na Androida aplikacja mobilna serwisu zapytajonet.pl, najpopularniejszej polskiej witryny internetowej, której główną treść stanowią pytania i odpowiedzi publikowane przez samych internautów. A tych już teraz jest mnóstwo, bo zapytać można tu praktycznie o wszystko. Apka oferuje podział na szczegółowe kategorie, a także na zwykłe pytania, ankiety, sondy oraz quizy. Do dyspozycji użytkownika oddana została także wyszukiwarka, dzięki której można odnaleźć w serwisie interesujące nas tematy. Te zaś możemy także śledzić i ustawić alerty informujące o pojawieniu się nowych pytań ich dotyczących. Jeśli nurtują Was zagwozdki, na które nikt nie jest w stanie udzielić Wam odpowiedzi, Zapytaj Onet będzie świetnym miejscem, by podzielić się nimi z innymi. Na koniec nietypowa aplikacja randkowa. Nie pozwala ona na przykład przeglądać innych użytkowników serwisu. Zamiast tego trzeba ich naprawdę spotkać, na przykład na ulicy, albo muszą znajdować się oni w dość bliskiej odległości, na przykład 500 metrów od nas. Oczywiście napotkana osoba musi mieć włączoną aplikację, lokalizację, transfer danych oraz spełniać wymagania, które ustawiliśmy w swoim profilu. Jeśli dwie osoby wzajemnie się sobie spodobają, mogą zacząć rozmawiać. Cały proces wygląda na dość skomplikowany i wymagający spełnienia naraz wielu warunków, ale realnie wcale tak źle to nie wygląda. Aplikacja ma też coraz więcej użytkowników, co łatwo sprawdzić. Wystarczy ją włączyć i chwilę pospacerować. To już wszystkie aplikacje, które przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Po więcej zapraszamy oczywiście w kolejną środę. Do zobaczenia.